Kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 3 statutu miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1467 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji. Udzielenie dotacji dla gminy Lewków na usuwanie skutków powodzi. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1467, w trybie jednego czytania, referuje pan Bogdan Klimek. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie skarbniku, panie sekretarzu, wysoka rado, szanowni państwo. Związek Gmin Jurajskich zwrócił się do Gminy Miejskiej Kraków z apelem o pomoc finansową dla tej gminy, położonej w województwie śląskim, konkretnie w powiecie częstochowskim, która została poszkodowana w wyniku powodzi w dniu 6 lipca bieżącego roku. Gmina nasza jest również członkiem tego stowarzyszenia. Żywioł zniszczył część budynków użyteczności publicznej, ponad 15 km dróg gminnych, 4 mosty gminne. Część z nich wybudować należy na nowo. 17 przepustów, sprzęt ochotniczej straży pożarnej niezbędny w akcjach ratowniczych, małą architekturę oraz elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wstępnie oszacowano straty na około 16 milionów złotych. Bez pomocy z zewnątrz gmina nie będzie w stanie naprawić tych szkód. Wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2013 wynoszą około 19 milionów 700 tysięcy. Gmina ta otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę na 3 miliony złotych i potrzebuje środków na wkład własny. Gmina Miejska Kraków mogłaby przekazać gminie Lelów kwotę 20 tysięcy. Środki na ten cel pochodziłyby ze zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Wykorzystaliby je na dofinansowanie zadań odbudowy dróg i mostów realizowanych ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Również uprzejmie informuję, iż ustawa o samorządzie gminnym daje podstawy prawne do tego, aby taką pomoc finansową można było skierować. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.